Drodzy mieszkańcy Świebodzic, to co słyszymy na portalach społecznościowych, ciągła niepewność dotycząca budowy biometanowni na terenie miasta Świebodzice, że mieszkańcy się pytają, moi drodzy Państwo, to jest nieprawdą. Apeluję do wszystkich tych, którzy próbują tą nieprawdę rozpowszechniać. Biometanownia otrzymała negatywną odpowiedź, moi drodzy Państwo, i tu jest decyzja. Decyzja numer 1 na 2024, że biometanownia u nas w Świebodzicach nie będzie budowana. Mamy dwie działki, działkę 145 i 150, którym właścicielem jest nasz przedsiębiorca, pan Dariusz Kłapiński, który tu stoi przy mnie i również chce zdemontować te informacje dotyczące budowy biometanowni na terenie tych działek. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Kłapiński, jestem prezesem spółki ASC Workers. Chcę oświadczyć, że w grudniu 2023 roku nabyłem te działki od spółdzielni Tomkowice. Z tego co wiem, wcześniej spółdzielnia miała podpisaną umowę z firmą, która planowała tutaj zrealizować biometanownię, ale ja nabyłem te działki i zamierzam tutaj wybudować centrum magazynowe. Dzięki temu, że miasto Świebodzice wystarało się, żeby powstał węzeł tutaj właśnie przed Grochotowem, co otwiera bardzo duże możliwości dla miasta Świebodzic i planuję tutaj postawić dużą halę magazynową.